Dzisiejsze obchody na skwerze wołyńskim to pokazały, byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych w, w, w bardzo no, szerokim zestawie najważniejszych osób w państwie. No nie było na skwerze pana prezydenta, nie było nie było pani premier, ale przesłali listy. Przysłali, y, listy. Y, y, te listy, które były odczytywane i y, 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 od prezydenta i od pani premier i zresztą od y, y, innych y, przedstawicieli y, naszych najwyższych władz państwowych, y, były poruszające. Y, były y, y, Naprawdę oddające hołd ofiarom, zgodne z prawdą historyczną, były sformułowane w sposób satysfakcjonujący rodzinę ofiar, tych, którzy przeżyli. Mój ojciec, który nie, nie mógł uczestniczyć, ale przez dwie godziny oglądał transmisję telewizyjną, był niezwykle wzruszony, i to najlepiej oddaje wrażenie, jakie pozostało po tych uroczystościach. A więc no, po raz pierwszy mieliśmy z taką mocą wyrażoną przez władze państwowe prawdę historyczną i oddana była cześć.